Cześć, kolejną recenzją w sumie, jaką chciałem przedstawić, jest mój customowy projekt Mustanga z takiej trochę mało popularnej gry samochodowej, no takiej wyścigowej, też Clutch Rest in Peace. Jest to gra, w której do zamkniętego miasta wjeżdżałem sobie kilku śmiałków samochodami, kilkunastu. Urządzają sobie po takim potężnie zamkniętym mieście rajdy samochodowe, tam są organizowane. W międzyczasie rozjeżdżamy sobie zombie, które opanowały to miasto. Miasto jest oczywiście odcięte od ludzkości, jest zamknięte. Nie mogli go jakoś tam zdetonować, tego miasta, zniszczyć. Coś jak w stylu jak w Resident Evil, że tam zniszczyli miasto później. Atomówką to tutaj niestety nie mogli tego miasta zniszczyć i miasto zostało ogrodzone takimi potężnymi murami betonowymi, żeby nikt się tam nie dostał ani nie wydostał. No i wjeżdżamy sobie grupą takich śmiałków i urządzamy sobie rajdy. Rajdy były też na śmierć i życie, bo w sumie w grze jest mnóstwo tych rajdów. Są zwykłe po prostu rajdy, takie kto pierwszy dojedzie do mety. Są wyścigi typu kto najwięcej rozwali zombiaków. Są wyścigi typu Demolition Derby, który samochód wygrywa ten, który najdłużej zostanie, jedyny przy życiu. I właśnie jednym z takich samochodów, oczywiście jeszcze, zanim do tego przejdę, samochody, pimpowało się samochody w postaci takiej, że dokupywało im się, z tego co pamiętam, nie było tak, że montowało się tam silniki jak w typowych jakichś tam wyścigówkach, nie wiem, nie znam się tak bardzo, bo nie gram w samochody, tylko że pimpowało się samochody na takiej zasadzie, że kupowało im się lepszy osprzęt. I mój custom prezentuje się w jednym z typowych osprzętów w grze. Jest to też typowy Mustang, jaki występował w tej grze. Zrobiłem go mniej więcej właśnie w takiej kolorystyce z dwoma brońmi zamontowanymi. Zamontowałem z tyłu na nitro, dwie rury wydechowe nitro. Z drugiej strony nie montowałem tych ostrzy, bo i tak samochód zawsze stoi tylko w jednej pozycji i po prostu szkoda miejsca. On bardziej stoi przy ścianie i tylko z jednej pozycji, także nie jest nawet malowany z tej strony. Zaraz przejdziemy do szczegółów. Tak, tylko na razie chciałem poglądowo go nakreślić. No i tak, z przodu zamontowane są potężne metalowe ostrza, które przy dobrej prędkości, jak się wjeżdżało w zombiaki, to oczywiście rozwalały ich na kawałki. Krew sikała na prawo i lewo i tutaj właśnie uwieczniłem taką jedną scenę, gdzie samochód wbił się w zombiaka. No, po krwi widać, że nie jednego już przejechał. Całe te ostrza są w krwi, jak widzimy. Wszystko jest zbroczone krwią. Zombiak się przeleciał, tu jeszcze się wspina po masce i oczywiście wypadły z niego flaki. Tutaj z drugiej strony też wiszą jeszcze kawałki jelit na tych ostrzach. Widać, że jakieś zombiaczki sobie przeleciały przez maskę, bo zostały smugi krwi. No i tutaj nasz nieumarły wspina się po masce. Tylko tak niestety nie będzie widać, ale fajnie mu zrobiłem tą twarz tak, że rzeczywiście krew mu się leje z ust. To mamy wojaka, takiego zombie wojak. Wokół mamy inną broń. Jest to ostrze na fotokomórkę. Fotokomórka była gdzieś przy pierwszych kołach. Jeżeli przejeżdżało się obok zombiaka, ja sobie tak stał, to nagle te ostrze wysuwało się tak, o, rozcinało zombiaka i się z powrotem chowało tak pod podwozie. Ono nigdy nie było wysunięte tak jak widzimy w tej pozycji, tylko te ostrza się po prostu rozsuwały i z powrotem chowały. Jak tylko rozcięły zombiaka, to z powrotem się chowały. Ja zrobiłem jeden z wyglądów tych ostrzy.
Mniej więcej taki. Były jeszcze ostrza takie bardziej nożowe, że jeden nóż szedł tak, drugi trochę wyżej i trzeci jeszcze wyżej. Takie po prostu trzy noże. Były multum ogólnie broni było w tej grze. Także można sobie było dowoli tam majsterkować. Nawet były miecze Obi-Wana. Ta broń się nawet tak nazywała Obi-Wan. To były jakieś miecze emitujące. Wyglądały rzeczywiście jak miecze świetlne i emitowały jakiś tam prąd i jak się wjeżdżało w zombiaki, to ich po prostu jakiś tam prąd zabijał. No, mniej więcej tak właśnie zaprojektowałem sobie tego Mustanga, który właśnie przyjechał już jakiegoś biedaczka, że aż mu flaki wypadły. Oczywiście pełno krwi. Tutaj te ostrza, tylne koło oczywiście całe krwi, no i tutaj przechodzi jeszcze krew przez spoiler i z tyłu te dwa rury wydechowe od nitro. Oczywiście samochód nie jest wierną kopią tego Mustanga z gry, ale że był bardzo podobny, to postanowiłem zrobić z niego taki właśnie custom. Obydwie bronie, tak samo jak przednie noże i tylne, w sumie środkowe, te ostrza, są zrobione z balsy, z twardszej balsy, wycięte, przemalowane na srebro, a potem okrwione, iż tak to ujmę. Figurka to jest jakiś żołnierzyk, flaki, plastelina. No i sporo czerwonej farby. A Mustang to jest jakiś tam, no chyba był kiedyś na aparaturkę. Nie wiem, że tam, gdzieś go tam kupiłem za jakieś parę złotych. Czy dostałem, już nie pamiętam. Wiem, że go miałem od bardzo dawno i w końcu jakoś go użyłem do czegoś konkretnego, niż by miał leżeć gdzieś tam w pudle. Czekam na Wasze opinie. Co sądzicie o tym Mustangu? Czy Wam się podoba? Czy jest kijowy? Mam w planach zrobić jeszcze jeden samochód z gry, ale to jest takie plany, odległe plany, gdyż bardzo trudno znaleźć tą odpowiednią bawę dla tego samochodu, bo to jest taki Jeep SUV. W sumie taki trochę jak Toyota wygląda taki SUV. Czyli nie jakiś tam pick-up czy coś. I trudno znaleźć w ogóle taką zabawkę, taką replikę samochodu. No i ostrza, w sumie to nie były ostrza, ale to co chciałem zamontować na masę, no to by było naprawdę trochę byłoby roboty, bo to były takie potężne wirniki, które wciągały zombiaki do środka i tutaj wówczas były zamontowane takie rury, które wypluwały, to można powiedzieć, że to było na zasadzie kombajnu, takie potężne takie wirniki, które wciągały zombiaka, montowane tutaj na masę, jak padły w zombiaka, to go po prostu nogami wciągały, mieliły i wypluwały z niego całą juchę tutaj. Przy lusterkach były takie wywieczniki, cała jucha leciała na boki. Poza tym jeszcze ostrza też były, montowało się tam co się chciało. No, także mam nadzieję, że się podobał ten krótki filmik odnośnie mojego customa. Czekam na jakieś opinie, bo w końcu to jest custom, to nie jest coś, co poszło w masowy obieg i chętnie bym się dowiedział jakieś opinie wasze, czy się w ogóle podoba, czy nie, czy jest kijowe, czy do dupy. No mi się podoba, co mogę. Gdyby mi się nie podobał, to bym go nie zrobił. No, stoi sobie na półce, fajnie wygląda, parę osób go widziało w realu, podobało im się. Także dzięki za oglądnięcie, no i trzymajcie się, cześć.